Pierwiastki, potęgi, formułki i wierszyki. Tego nas uczą. A co z ciekawymi rzeczami, których fajnie posłuchać? Od tego jest internet. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek, o których nie mówią w szkole. Miejsce 10. Co wspólnego mają tak różne owoce jak banan, arbuz, porzeczka i pomidor? Wszystkie są jagodami. W botanice jagodą nazywa się owoce o mięsistej, niepękającej owocni. W środku miąższu znajdują się nasiona idealne do rozsiewania przez zjadające owoce jagody zwierzęta. Miejsce 9. W Wielkiej Brytanii w hrabstwie Kent jest miejscowość Sandwich, czyli kanapka. Około 3 mil od Sandwich na południe leży maleńka miejscowość Ham, czyli szynka. Ten drogowskaz znajdziemy na przecięciu dróg z jednej miejscowości do drugiej. Miejsce 8. Na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zauważyć, że Unię Europejską od Korei Północnej oddziela dokładnie jeden kraj. Jest to naturalnie Rosja. Granica Rosji i Korei Północnej ma raptem 19 km, z czego 17 to rzeka Tumen. Miejsce 7. Nie śmiejmy się ze Szkotów. Warszawiacy mają przecież syrenkę, a Chińczycy smoka. Jednak gdy inne kraje na swoje narodowe zwierzęta wybierają te występujące na ich terenie, Szkotów poniosła fantazja. Ich oficjalnym zwierzęciem został jednorożec. Stworzenie to pojawia się w wielu mitologiach, ale szczególnie upodobali je sobie mieszkańcy północnej Wielkiej Brytanii. Miejsce 6. Gdyby jakimś cudem ziściło się marzenie fanów filmów o zombie, a na świecie wybuchła epidemia zombiozy, przynajmniej jeden kraj ma na taki wypadek plan. To oczywiście Stany Zjednoczone. Plan opracowali pracownicy Pentagonu i ukryli pod tajemniczą nazwą. Przewiduje on działanie na wypadek ataków zombie o różnych właściwościach. Miejsce 5. Ta informacja odmieni Wasze życie. Na świecie jest więcej flamingów sztucznych niż tych prawdziwych. Są symbolem kiczu, a ich twórca otrzymał Nagrodę Nobla w kategorii sztuka. Miejsce 4. Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie na oceanie jest wyspa. Na wyspie jezioro, na jeziorze wyspa, na wyspie jezioro, a na jeziorze wyspa. Na wyspie Luzon, na Filipinach, w okolicach miasta znajduje się to piękne jezioro. Miejsce 3. Pancernik długoogonowy właściwie zawsze rodzi czworaczki. Co więcej, są to czworaczki jednojajowe, powstałe z podziału jednej komórki jajowej mamy pancernika. Czworaczki zawsze są identyczne i takiej samej płci. Miejsce 2. Jeśli diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, to kobiety powinny zamieszkać na Jowiszu i Saturnie. Tam diamenty to chleb powszedni, choć może należałoby powiedzieć deszcz. Badania wskazują, że występuje tam węgiel w postaci krystalicznej. Miejsce 1. Myślicie, że gilotyna to relikt z czasów rewolucji francuskiej? Bzdura. Ostatniego człowieka ścięto tym sprytnym urządzeniem w 1977 roku. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!